Cześć, witam was dzisiaj wszystkich. Dzisiaj będzie taki filmik o 30, bo już wychodzi z warsztatu praktycznie. Został mi jeszcze wymiana oleju. 30 nam się tutaj grzeje. Opady jakieś są, deszczu, nie deszczu. Będziemy zaraz olej zmieniać. Tam czekają następne furmanki, a tymczasem idziemy tutaj, coś wam pokażę. Tu czekają następne furmanki na warsztat. Dzisiaj będziemy je ogarniać. Także 30, dwa razy tu i jeszcze. A tutaj mamy poczciwe Audi A3. No i będziemy wymieniać filtr oleju i olej. I pokażę wam zaraz tutaj mój nowy nabytek. O, co my tu mamy? Grzechotka, waryński Orgin. Bardzo fajnie się prezentuje. Bardzo fajne grzechotki widzę. Monolityczny układ mają tutaj, no to jest naprawdę bajeczka, jeżeli chodzi o grzechotki. Podejrzewam, że nimi będę mógł targać bez zrywania, na przykład na krzywym pokrętle, tylko bezpośrednio, dlatego że to są tylko dwa elementy. Ten jeden, który jest na tej głównej ośce i tutaj jest ten drugi, co się tu przełącza. O, to jest takie przełączenie, takie czuć, jak wiecie, jak się bieg wrzuca, nie? Pyk. Pyk, nie ma takiego miękkiego przedzębienia takiego, tylko super sprawa, zaraz zobaczymy w akcji. Jesteśmy teraz w kanale i on tu zaraz będziemy 19 klucz i rwiemy. O, pane, oje, dobra, jak to mówią, nie? Prawa to śmierć, a lewej sam się boję. No, dobra, mamy popuszczone, spuszczamy breje do kuwety i lecimy tutaj dalej. Tutaj mamy miseczkę na zupkę pomidorową. No i tak jest. No, teraz podkręcamy filtr oleju. Podstawę filtra od góry. Zobaczymy, jak tu grzechotka się sprawdzi. O, poszło. No to super. Naszego Wezuwiusza. Dobra. Mamy go. Dobra, mamy.
Dobra, dzisiaj będziemy zmieniać olej. Do zmiany oleju będą nam potrzebne klucze, jakie ja używam, więc to będą tak, klucz do filtrów olejów, grzechotka, przeduszka, klucz 32, dwa lejki do wlewu oleju i tutaj do pompy wtryskowej. Tutaj mamy filtry, 17 na grzechotce. No i olej, nie? Do zalania silnika i pompy wtryskowej. Nowości na moim warsztacie to tak, klucz do filtrów oleju, to są tak grzechotka oraz te klucze płaskoczkowe z grzechotką. Bardzo solidne są, widzę, wykonanie jest dość takie, to jest waryński, tak, Orgin. No i powiem szczerze, że porobiłem trochę już tymi kluczami i naprawdę te grzechotki wytrzymują trochę obciążenia. Wiadomo, że te klucze nie służą do takiego kręcenia na sztywno. Powinno się najpierw zerwać jakimś tam na sztywno pokrętłem, a później dopiero sztyftować w trudno dostępnych miejscach, ale powiem szczerze, że te całkiem dają radę. Grzechotka naprawdę, to już była już kilka razy w rękach, monolityczna, to jest taki nowy wariant, już pomalutku nowość, to jest taka, wchodzi na rynek, takie coś, bardzo mi się podoba to przyłączanie, takie pewne, takie jest, wiecie, jak bieg w skrzyni, jak wskoczy, to wskoczy, nie? Także bardzo fajna jest grzechotka, zobaczycie na filmie, nią będę kręcił, zrywał będę nią korek oleju i tak dalej, używałem ją też przy wymianie oleju w samochodach. No i co najbardziej na mnie wywarło wrażenie, to ten klucz do filtrów oleju w zakresie od 60 do 140 mm, ale naprawdę powiem wam, wasza potęga, bo rwie niesamowicie filtry. Jest naprawdę super. Na podwójnym łańcuszku przypomina mi to łańcuszek z Mercedesa. Stare silniki Merca miały właśnie takie łańcuszki, porządny łańcuch, bo teraz te łańcuszki to są takie jak od roweru w tych samochodach. I naprawdę powiem wam szczerze, że polecam. Polecam, jakbyście chcieli, to możecie sobie zobaczyć klucze i inne narzędzia Waryński na stronie Jacek Mocny. I zaraz tam pod filmem będziecie mieć linka, jak będziecie chcieli, to możecie sobie tam wskoczyć, zobaczyć te narzędzia i śmiało mogę polecić wam, nie? Powiem wam szczerze, że zaczynam się przekonywać do nich i będę coraz więcej wyposażał sobie warsztat w to narzędzia, bo naprawdę warto, super są. Teraz będę chciał jakieś nasadki, klucz neometryczny nabyć i tak dalej, nie? Więc tutaj pochwała dla firmy Waryński za tę jakość, którą tutaj nam oferują. Także te narzędzia będą potrzebne. Filtr oleju polecam Filtron lub Ursus tutaj, bo są dobre, przepływy mają dobre i tak dalej. Nie wiem, co prawda tu do nich, dla Ursusa to jest tak podobny ten filtr, że to tak jakby Sędziszów robił dla nich, nie? No powiedzmy, nie? Bo wyglądem w środku i tak dalej to jest ten, ale są lepiej wykonane te filtry. One mają tutaj dużo lepiej wykonane, o. I te otwory tam widać, o, superancko, nie, jak strumienica, ale otwory są, o, także nie ma problemu z przepływem oleju, natomiast tamte czerwone, no słabiutko to wygląda, nie wiem czemu, bo jedna firma, no ale tu potrafią, no, dla niedźwiedzia Ursusa zrobić, a tam jakoś tak nie bardzo dla siebie. Czasami może być, że partia zła albo coś. Na ten temat będzie osobny film, będę robił. Także to nas musicie poczekać. No. No to tyle. To zapraszam do oglądania. No i mamy C330. Już zmieniamy olej. Tutaj do zmiany oleju, bo tu jest kwadratowy korek. Tak, żeby się tu nie gimnastykować płaskimi kluczami. To ja mam taką, o, 12-kątną nasadkę. Nasadka numer 32. O. I to ona tu wchodzi i zaraz zakładamy grzechotę.
i będziemy próbować odkręcić. Dobra. Teraz tu położyłem. Teraz zobaczymy, czy odkręcimy go. Poszedł. No przecież nie to bardzo. Żywotka się spisuje. Zobaczymy, co tu będzie. Czy nam tej patelni tu starczy? Co? O panie, grubym sikiem idzie. Dobrze, to jest super olek. Jak ja go lubię. Jeszcze paruje, ale piana idzie. Kurtyna. I on sobie tu ścieka. No i olej sobie ścieka. Wali, sadzą, aż w nocha gryzie. Delikatnie rzecz mówiąc. No, nie mam tamtej kuwety, tu już nie mam zajętą, kurczę. Ale spoko, zmieściło się. A tu sobie to jakoś pomału przelejemy później. Lejeczek się weźmie i się zleje. No, co tu jeszcze? Aha, filtr oleju jeszcze. Trzeba będzie odkręcić. No i co? I niech sobie ścieka, a ja sobie idę na zupkę jakąś, nie? Chyba czas i pora. Która to godzina? Która to godzina? Późno już, 15:33. No. Dobra, bierzemy się za odkręcanie filtra oleju. Do takiego celu używam tego o klucza. To jest taki klucz, porządny klucz, też waryński. Porządny klucz, dwurzędowa oplotka łańcucha, łańcuch dwurzędowy. Naprawdę mocny kawał klucza. Można go stosować też do dużych filtrów. No, on jest tolerancja od 60 do 140, 160. Także naprawdę mocny klucz. Jakby ktoś chciał, to polecam wszystkim. Teraz zobaczymy, jak on tutaj się nam zatnie. Na takiej zasadzie jest. Tak sobie wiemy luźniej. Nie, trzeba zrobić bardziej. O, super. A. No. Super. No, naprawdę. Elegancko. Elegancko się spisuje kluczek. Dobra. Odłożymy go tu. Tutaj zawsze szmatę trzeba dać. Wziąć trochę ten. Bo tutaj troszkę oleju zostaje. Filtr od razu przewracam do góry nogami. Później go tam weźmiemy sobie. No. A tutaj trzeba to, jak to mówią, wychlipać. O. Tu szczykawkę. Wyciągamy wszystko do cna. Jeszcze to szmataj i szmatę wsiąknie nam. I tutaj jak już mamy wyciągnięte, to tylko szybokręt wkładamy przez tą szmatę, ładnie oczyszczamy tu dookoła, elegancko. Podstawę filtra tu ładnie, czyściutko, żeby było. Zawsze przy zmianie oleju pamiętać trzeba, żeby tu podłożyć sobie zawsze, pościelcie sobie szmatę, że w momencie, kiedy jest wykręcany po prostu filtr, nie, to jego wykręcamy, jak już wisi, to go trzeba cyk odwrócić, nie, bo on wtedy odpowietrza się jakby, bo tu jest póki co jest szczelny, zaciągnięty, jest zaworek, trzyma. A w momencie, kiedy powietrza dostanie i go podniesiemy, to on zaraz puszcza olej z tej drugiej strony wkładu i nam kapie, więc trzeba szybko go odwrócić,
i tego, i żeby się nie popaprać. Tu na rozróżniku zawsze szmata, pamiętać o tym. Później jak coś pocieknie, to ładnie to powycierać tutaj, żeby nigdzie to potem gdzieś nie leciało. Ładnie, schludnie, ma być czyściutko. No i teraz będziemy zakładać nowy wkład. I ten, i będziemy zakręcać korek, bo tam już tylko nam, tak widzę, kapie co parę sekund, więc chyba ściekło. Ten superolik nam ściekł. I będziemy montować filtr, nie? Filtr tutaj gdzieś mam. Tak. O, Filtron. Filtron OP647. To jest. No. On ma w środku takie fajne, ma tam widać takie, nie wiem czy to będzie widać, o, kółeczka są, nie? O, teraz widać. O, i on tam właśnie, o, i tędy puszcza, ładnie ponacinane są, nie? I jest taki pełny, fajny w środku, duży wkład. A tutaj mamy, i on ma w środku tam takie inne troszkę wycięcia. Wszystko jest niedrożne. One są w ogóle niedrożne, te kanały tam. Te blaszki są minimalnie tylko. O, to będzie widać elegancko. O, to są tylko jakieś takie nacięcia i wszystko jest zalepione. I to idzie bypassem, nie filtruje nam taki. Często się brzęczek, jak to mówią, włącza, brzęczy nam ten filtr. No bo on nie filtruje i przebiera nam pompa, pcha po prostu obiegiem otwartym, wtedy tutaj omija filtr i idzie z powrotem. No także nie polecam, bo troszkę się to zrobię osobny materiał zrobię z filtrów, to będziecie widzieć sami co tam słychać. Widziałem, Marcin Storker zrobił film ostatnio na przykładzie filtrów tych do ciężkiej serii, do C385 Ursusów, wszystkich siustek Zetorów z ciężkiej serii. No więc tam sobie zobaczycie. Chcecie, to do Marcina Storkera możecie tam na kanał wejść, zobaczyć, robił ostatnio film o filtrach. No tu sobie posmarujemy olejem o uszczelkę. No, a ja zrobię filmik i pokażę wam na przykładzie filtrów tak zwanych PP84 czy 84 i tym pochodnych. Na chwilę obecną zakładam filtrony, bo są przystępnej cenie i jakościowo dobre. Dobra, no filtr mamy, teraz zakręcimy sobie na dole koreczek, ale koreczek to sobie go umyjemy najpierw. Co my tu mamy na koreczku? O, co tu na korku? O, cała masa tego i wszystkiego. O, pięknie. O, paczka. Dobra. To tam w misie to też pewnie nie ciekawie, ale tu na razie nie zdejmujemy, dlatego że ten silnik, jak i cały ciągnik i tak na zimę do mnie trafia, a muszę go przygotować tak, żeby przegląd był i no i żeby jeszcze posłużył ten sezon. No i dobra, i przykręcamy koraz, koraczek, tak. Koraczek przykręcamy. I teraz klucz 32, 12-kątny, tak, Grzechota, Waryński i powiem wam, że jest good. Oh yeah. Oh yeah, polecam naprawdę. Będziemy teraz zalewać świeżutki olej do ciapusia. Mam tutaj w bańce 20 ten olej, więc sobie przelałem tu do piątki czystej. No i będziemy sobie tu pomału go lać.
Teraz sprawdzimy sobie. No i dobra, mamy stan. Do filtra jeszcze połknie, to później po odpaleniu się jeszcze go tam sprawdzi. Teraz będziemy wymieniać pompę wtryskową. W pompie wtryskowej tutaj na dole jest korek zlewny. Teraz kuwetę podstawimy. To jest chyba 12. Odkręcimy. No, teraz będziemy sobie spuszczać w pompie wtryskowej. Tu jakąś kuwetkę podłożymy. Czekaj, jakby tu wsadzić. Tak, o, trzeba będzie. O, coś takiego. O, znowu tu leci ropa. Ropa. Dobra, troszkę przytkamy, bo ja muszę to zlać przecież, żeby się nie powylewało to. Wiecie, o co chodzi? O, proszę bardzo. Ile mi się tu nalało? No i płynna konsystencja nam się tutaj zlewa, czyli jakby ropa w środku albo sekcje puszczają, albo pompka po prostu zasilająca. No i mamy wymianę zrobioną. Oleju jest stan, w pompie wtryskowej olej jest zmieniony. Sobie dociągniemy tylko jeszcze korek górny. Tamten już jest dociągnięty, ten nasz okręt. Ten już mam dociągnięty. Ogólnie tutaj jest z przodu bagnet, nie? I tutaj mierzymy tamtym bagnetem. Jakieś, ja wiem, pół litra oleju weszło. 400 tam coś gram na stan. No, czyli w silniku mamy zmieniony, w pompie wtryskowej zmieniony. No, więc możemy ciągnik odpalać, wyjeżdżać na zewnętrzny i może iść do pracy. No, to na tyle z traktorem. Także dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam dużo zdrówka. Dobra, będziemy wyjeżdżać capkiem na zewnętrzny. Jest już porobiony. Pole. Zobaczcie, jakie jest ciśnienie teraz na delwaku. Zobaczcie, jest 4,5 bara na wolnych obrotach. Prawie pod 5 dochodzi, nie? Ale jest 4,5 bara, nie? Naprawdę na niskich obrotach, na niskich naprawdę obrotach, zobaczcie, cały czas 4,5 bara, a było ile? 3,5, nie? Na tym superolu. Zobaczcie, co to jest olej. Co to jest olej, nie? O, i pomalutku sobie schodzi. Także
będzie jeszcze chodzić ta 30. Aby do jesieni. No. No jeszcze ma tam. No tak to wygląda. Tutaj sobie maskę wyłączymy. Tutaj nie bieg jeszcze, dobra. No to tyle z ciapka. Ciapuś może iść do ludzi.